Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Yoshi i jest dzisiaj ze mną Kosper. Kosperowelowe, siemaneczko, ziomeczki, wiem, że mnie nie znacie, ale ja bardzo lubię ogólnie gry, jego tyłek i też MMO, więc no nagrywamy razem serię. No i właśnie to jest nowa seria z gry Blade & Soul i co, dzisiaj stworzymy sobie postać. Zagrać. Wiesz co, ja mam, bo ogólnie ja namówiłem Yoshiego do tej gry, tak naprawdę. Ja ogólnie grałem postacią, która była jakimś tam magikiem i tak dalej. Była taka malutka, mała dziewczynka, która była słodka i lubiłem ją rozbierać i się bawić jej ciałem. A teraz zrobię wielkiego takiego kurcz napakowanego ziomeczka jakimś młotem. Nie wiem co jeszcze co, no. Jeszcze nie wiem. Powiem ci, że ja sobie chyba Summonera zrobię, czyli też tą małą dziewczynkę. To jest chyba Lin, to się nazywa tak. Lin, tak. To jest Lin. Właśnie myślę, czy chłopczyk, czy dziewczynka. Dziewczynki są takie kuszące, chociaż chłopcy też, ale księdzem nie jestem, więc no generalnie mógłbym wybrać dziewczynkę. Jeszcze daj się chwilę zastanowić. No dziewczynki są takie słodziutkie, ojeju, chociaż chłopczycy też. Znaczy chłopczyki. Dobra, może Archera zrobię? Nie, Archer jest słaby, zawsze Archerem grałem, jak byłem mniejszy i grałem w MMO. Ja w sumie nigdy nie lubiłem Archerów. Zawsze albo grałem jakimiś supportami, albo jakimiś wojownikami. O Jezu, ile w ogóle tutaj mam tego? Presetów, nie? Ja pierniczę. W ogóle pierwszy raz jestem w kreatorze, nie? Wcześniej... Rozdziewiczę cię. Dobra, nie, ja gram chyba... Nie, jak myślisz, Blade Master? Czy może jednak... czy może jednak... Nie wiem co... O Jezu, jakieś śmieszne, dziwne pozy. O, wiem, Destroyer. Kurde, takim wielkim koksem będę grał. No, Destroyer jest przejebany. Ogólnie też miałem grać Destroyerem, ale stwierdziłem, że wezmę sobie Summonera, najbardziej noobską klasę. Bo wiem, że dobra. Dużo osób mówi, ja właśnie ten Summonerem grałem wcześniej. I jest mega prosta i taka mega OP w ogóle ta klasa jest. Naprawdę OP. Nie chcę szerzyć dziecięcego porno, ale rozbiorę tą postać troszeczkę. Dobra, i teraz weźmiemy może sobie FaceType. Boże, ale serio, tyle tutaj jest rzeczy do wyboru, no, kurde, tych presetów. Jakbyśmy chcieli pokazać cały ogólnie proces kreowania postaci, to ten materiał by miał ze 40 minut. Nie ma sensu chyba, nie? No, nie ma sensu, więc będziemy wycinać co jakiś czas i będziecie widzieć, jakie zmiany zachodzące w mojej postaci, bo akurat postaci Kospera nie widzicie. No nie, ale ja potem pokażę się, pomacham wam. On potem wam pokaże, hech. No. O, no. To dobra, prawda. Ojej, nawet błyszczenie skóry jest, ale fajnie. Będziemy na oliwieni już gotowi do... Nie, dobra. Do ekspienia. Do ekspienia zostaniemy tak. Przy tej wersji. Okej, okay. Kurczę, powiem ci, że... ostatnio byłem przy kreatorze w Black Desert. No. Tak, powiem ci, że tutaj powiem ci szczerze, że kreator podoba mi się też, ale... Ale kilku rzeczy mi brakuje. Na przykład wielkiego Kosper jest piękny i zajebisty. No, poza tym brakuje mi jeszcze fizyce we włosach, bo no, wydaje mi się, że jest, ale nie we wszystkich. Nie, w ogóle MMO rzadko jest fizyka włosów tak naprawdę. To dopiero wchodzi w świat MMO. No tak, ale powiem ci, że no kurczę, choć właśnie tak jak mówię, w Black Desercie już jest i dlatego już tak wiesz, nastawiłem się, będzie tutaj, nie? No może nie. Nawet... O, taka fryzura typu na mnie. Ja będę miał. No czekaj, ja sobie wezmę może jakie... O ja pierniczę, jakie oczajebne włosy tu są. Wiesz co, wydaje mi się, że dziewczyna mnie zabije, jeśli z tej postaci nie zrobię kotka, więc może zrobię kotka. Ja też miałem kotka właśnie. Tak mówię, dobra, zawsze chciałem mieć kota, to walnę kota sobie. No właśnie, ja kotów nie lubię, ale jestem zmuszony, żeby je lubić. Więc rozumiem. O, zrobimy sobie takiego bielutkiego. To jest kot? Czy to jest kot, proszę państwa? Bo ja się nie znam na zwierzętach, nie chcę wyjść na zoofila. Nie, dobra, body type. Teraz wybieram... ja pierniczę. Ej, jakie to jest malutkie, to ja będę w wielkości twojego buta. Wielkości mojego buta? Niech będzie, nie. Niech tak będzie. Niech ale tak ej, ciekawe, tutaj można brać ślub. To weźmiemy ślub i będziemy mieć jakieś, ten, wiesz, większe expy na dungeonach czy czymś tam. Będziemy największymi pedałami z YouTube'a. Ej, w ogóle ja mam teraz różowe słuchawki, bo zgubiłem gdzieś moje białe od iPhone'a i mam takie różowe w ogóle pedalskie.
Serio masz różowe słuchawki? No. Zżynasz ode mnie. Chciałbym być taki fajny jak ty. No, dam ci je kiedyś ukraść może. O, takie... Kurde, czy takie oczy są fajne, czy wolałbym niebieskie? Wolałbym niebieskie. Brow, czyli brwi, czyli kurczę, o Jezu, przed chwilą moja postać nie wygenerowała sobie brwi i była bez brwi, to było straszne. Ej, nawet można być piegusem tutaj. Serio? Można być piegi, jak taki przegryw, jeszcze rudę. Boże, piegi jak przegryw, to co? To ten, kto ma piegi, to jest przegrywem w takim razie? Nie, bo od razu do rudego je, wiesz. Kategoryzowałem. Eyeliner kolor. O, tu można nawet... Spoko w sumie. Można nawet tapeciarę zrobić niezłą. No. To sobie zrobię jakąś taką tapeciarę trochę. Ale słodką tapeciarę. Czekaj, tutaj, o, proszę bardzo. Tutaj, róż na policzkach. A niech będzie kawaii. Kawaii as fuck, no dobrze. Lips. Muszę mieć dobre wary obciągary. Jeżeli właśnie w tym momencie jakiś mój widz ogląda ten materiał, to tutaj natychmiast subskrybuj już jego i daj mu łapkę w górę. Tak. No, z ust mi to wyjąłeś! Hehe. Ale nie no, prawda taka, że my tu się staramy, my tu się organizujemy, moglibyście zostawić łapkę w górę i komentarz dla statystyk. Wiecie, że ja te komentarze dla statystyk lubię. Dostajesz też komentarze dla statystyk, czy nie dostajesz? Nie dostaję, ale napiszcie... Ale chciałbyś dostać. Hashtag KT, to jest, wiesz, hashtag Cosper Team, czyli moja grupa. Jaki serwer w ogóle? Na jakim serwerze gramy? Wind coś tam, bo wiem, że tam najwięcej Polaków napiernicza. Wild Springs? Proszę? Wild Springs? Chyba tak, a jest jakiś inny? Jest Windrest? Windrest to był chyba. Wild Springs? Windrest to był, no. Proszę państwa, chwila ciszy, właśnie założyłem postać. Czekam na ciebie. No, dobra, czyli ty już jesteś po. Ja już jestem po goleniu. I tu jest... Na samym dole. Windrest, tak? Tak. To był. Dobra, aha, i teraz name Mayoshi. O. Complete creation. Dobra, confirm. Jej, dobra, stworzyłem postać. Tak? Okej, to start game. Dobra, to zacznijmy troszeczkę gameplaya, pokażemy, bo czemu by nie. Takie pierwsze 3-4 minuty tak naprawdę, nie? No, taki nasz pierwszy raz. Znaczy, nie mój, bo ty już tą grę rozdziewiczyłeś troszeczkę. Tak, ja już tutaj miałem streamy z tej gry, grałem sam. No... Ale nie spoileruj, proszę. Ja tutaj chcę się fabularnie wkręcić. Rick zginie! O nie! Ja ogólnie powiem ci, że grafika jest tak wywalona w kosmos w tej grze. To skakanie, bieganie szybkie, naprawdę wow. Słyszałem. Widziałem, że też tutaj latanie jest. Jest latanie. To jest takie szybowanie bardziej, że szybujesz w dół powoli. Znaczy, no wiesz, ciężko szybować w górę, nie? Jajciu, jaki ja jestem malutki. Grałem zawsze właśnie tą małą, tutaj nagle mam takiego wielkoluda. I to właśnie ciekawe w tej grze, że tutaj nie ma armorów, tylko są same sety wyglądowe. I to jest też mega takie ciekawe, bo to jest chyba taka pierwsza gra z takich większych, nie? Że... To znaczy, powiem ci, że teraz te gry w przełomie 2016 roku, no, wydaje mi się, że właśnie głównie polegają na takim systemie. Powiem Ale ci, wiesz że... czemu? Bo ludzie świeżi, znaczy ludzie, którzy dopiero zaczynają z MMO, nie grali w takie gry jak Lineage, WoW i nie ogarnęliby się w tym pewnie. No, dużo młodszych graczy jest, można by powiedzieć. Ale wiesz co, chociażby przykłady takich gier, chociażby właśnie Blade & Soul, chociażby Black Desert, jeszcze gra, która jest w becie, Skyforge, to właśnie te gry są właśnie wszystkie, no de facto w Europie wydane w 2K16. Jak tu jest pięknie! Wiedziałem, stary, wiedziałem. Ja pierniczę! Nie, dobra, okej, przyznaję. Grałem w Black Deserta, serię zacząłem nagrywać z niego. Ale moje pierwsze wrażenie, jak zobaczyłem grę, nie było aż takie jak tutaj. No, jest piękna gra, naprawdę jest cudowna pod względem graficznym i wizualnym. Ja pierniczę. Przecież ja to się... Ja... Nie, to jest genialne, no, po prostu. Teraz pewnie po materiale wyciągnie swojego pytonga, zwali do jakiejś skały. Nie, zwalę do wody i do shaderów, bo ja zawsze się spuszczam, jak widzę shadery. O Boże, nie, no to jest, proszę Cię, powiem Ci, że
powiem ci, że naprawdę samo to, że kurczę, nie wiem gdzie my się właściwie znajdujemy. Obstawiam, że to jest jakaś wyspa w powietrzu, naprawdę nie wiem, ale jest genialnie, no ja pierniczę, sama woda. No, ale na przykład jak będziesz na tym, na moście, to ptaki siedzą, jak podejdziesz, odlecą. To jest mega. Serio? Tak. Czekaj, zaraz to obczaję. W ogóle chciałbym chociaż ten kombat przetestować jakiś, nie wiem, czy ja się będę bił zaraz? Tak jeszcze, nie tak zaraz, ale możemy zawsze przerwać i potem pokażemy, jak to wygląda wszystko. Wow, rozpędziłem się! Dobra, więc w sumie co, zaraz będę chciał... O kurde. Zaraz będę chciał ten kombat sobie jakoś przetestować. Widzę, że tu za jakąś wróżką się podąża na początku. Mhm. Znaczy, mówisz o tym żółtym takim? Tak, no to jakaś wróżka, jakiś motylek. To jest taki właśnie auto namierzanie misji. Ej, zajebiste! Mhm. Fajnie to wygląda. O, właśnie dobra. Wyłapałem moją broń. Jaka wielka wpytę, orzesz dupę! Nie, też jak się podniecam, bo to jest moja pierwsza taka masywna postać w tej grze. Ja latam! Ja latam! Ej, no bez kitu. Powiem ci, że tak, ludzie zachęcali mnie do tej gry, mówili Yoshi, zagraj, kurde, Yoshi, błagam, proszę, nagraj z tego, zagraj, Yoshi, pliska. Grasz we wszystkie pierdolone MMO, a w Blade & Soul'a nie zagrasz. I powiem wam szczerze, że przepraszam, że w to nie grałem. No, ja właśnie jestem na kombacie, ale takim kombacie z jakimiś kukłami. A, no to w sumie do tego bym mógł dojść i można by po prostu, wiesz, zakończyć. Nie ma co za dużo pokazywać. Nie ma co za dużo pokazywać. O nie, chcielibyście kurde dwugodzinny materiał, albo najlepiej 10 odcinków dziennie. Nie ma tak dobrze. Możemy się umówić, że jakby było powiedzmy w ciągu 10 godzin 250 lajków, to robimy kolejnego dnia kolejny materiał. No dobra, możemy zrobić tak, więc jeśli, tak jak Kosper powiedział, jeśli na przykład powiedzmy, że jutro do godziny 12, bo jeszcze muszę się wyspać, no daj im trochę. Tak, dobra, przepraszam, okej. Więc jeśli jutro do godziny 12 będzie ile lajków? 250. Wow, no to nieźle celujesz, widzę. No dobra, jeśli będzie 250 lajków, to wrzucamy jutro, tak? Kolejny odcinek. Tak. Dobra, no niech będzie. Okej, tutaj mamy questa zrobionego za jakimś kurde... Dobra, bo ja jeszcze... Dobra, czyli teraz mam... Jeciu, mam do wyboru koteczki! No, weź tego żółtego, białego. Właściwie wszyscy go biorą. No, bo on jest najpiękniejszy, no stary. Ale przecież najpiękniejszy jest taki z łatkami. Czekaj chwilę. Boże, ten jest śliczny. Czekaj, ja biorę takiego innego. Fido się nazywa on. No dobrze. Taki rudy jest. Dobra. O, ja właśnie wbiłem swój pierwszy level. Jakby nazwać koteczka? Nazwij go Kosper. No jak? No to bo teraz myślę nad nazwą. No nie mogę wymyśleć. Kebab. Napiszcie w komentarzu nick, chociaż szkoda, że już będzie dawno po montażu i po wszystkim. Ale cóż. Nazwę go Kepsiątko. Kepsiątko, jak słodko. Kepsiątko, confirm. Yes! Jest! Mam swojego Kepsiątka. Tylko szkoda, że te koty latają na dwóch nogach, bo to wygląda śmiesznie. Dobra, select quest, wybieramy questa. I okej, teraz chyba ja będę miał właśnie ten cały trening. Chyba tak. O, widzę, że koteł leci za mną nawet. Widzę, że koteł szybuje, zajebiście. Zawsze, wiesz co, nigdy w MMO nie grałem postaciami, które mają swoich towarzyszy. Czas to zmienić. A ja właśnie lubię takie postaci, bo jak gram sam w MMO i nikt ze mną nie chce, to przynajmniej mam swojego peta. Masz swojego koteczka. Ale to jest przykre, nie mieć z kim grać w MMO. Przykre, tak. Czekaj, training staff. Okej, complete. Dobra, i pewnie mam w ekwipunku te niektóre rzeczy. No mam. Okej. Wow, ale zostałem właśnie pokonany. Dobra, bo ja tutaj mam... tutaj mam iść dalej i będziemy... ale powiem ci, że naprawdę klimat gry jest genialny, chociaż na samym początku, no nie powinienem mówić tego po graniu 5 minut, ale nie zmienia to faktu, że ja pierniczę, zakochałem się i to jest dla mnie... To jest taki właśnie klimat typowo azjatycki, a ja takie klimaty jak najbardziej przyjmuję. Co? Ja takie klimaty lubię, ale
wolę takie typowo mroczne, takie typowo europejskie, że tak powiem. Znaczy, już ale teraz w jakim stylu? Właśnie Black Deserta, taki klimat uwielbiam. Znaczy, teraz zaczynam się zastanawiać, który wolę. A widzisz. Nie, bo naprawdę byłem nieprzekonany do tej gry. Naprawdę przyznaję, okej, byłem nieprzekonany, mówiłem, że nie będę z tego nagrywał. Aha, bo ja muszę tab. Dobra, to dobić skoteczka, dobra. Wow, co to było? F. Wow, dostaliśmy level upa, widzę. Skrzydełka. Dobra, zajebiście. Latanie. Dobra, zapierdziczam dalej. Po tym jak zabijesz kukły, to w sumie co trzeba robić? Potem idziesz do jaskini, gdzie zostajesz zabity. O Jezu. Potem się... Co ja spoileruję wam w ogóle, zobaczcie sami. Potem wychodzisz z jaskini i będzie ostateczna część całego samouczka, który rozpoczyna jakże fascynującą fabułę. Przygoda! Widzę tą jaskinię już. Już czuję śmierć w powietrzu. Okej, czyli... Aha, bo ja mam z tobą pogadać, ziomek. Nie, ja nie mam z tobą pogadać, dobra. No to się fakaj na rej. Lecimy dalej. Dobra, jest jaskinia. Okej. Czyli to jest jakaś instancja niby, tu są jakieś... Taka mini instancja, ale ogólnie ta gra ma pełno takich pomniejszych instancji, które po prostu są, trzeba zrobić tam misję, zabić kilka osób, niekiedy wrócić tam znowu, pójść inną ścieżką, Boże, z Guild Warsem, już mówię takim slangiem wyborcowym. Slang Guild Warsowy. No okej, skończyłem. Wow, tu jakiś boss jest, dobra. Get wrecked, suko. Nie ma option. Ale dobra, Yoshi, dasz radę, spoko. Zabijesz go. Jesteś krusilku. Wziął, połamał mnie. Zrób to dla swoich widzów. Jak nie szanujesz widzów? Umierasz, ja nie wiem. Połamał mnie. Napiszcie w komentarzu teraz, jak ty nas szanujesz, jak Yoshi. Ty nas szanujesz, za to, Yoshi, że tak czemu? Padasz. Ja nie wiem. Jak będziemy nagrywać jakąś instancję i on padnie, to... Ja wyjdę po prostu. Mm-mm. Dobra, widzę, że się chyba respię. Wow, zrespiłem się. Dobra. Jej, zaliczyłem misję. B. Co to kurde jest? The fuck? Jakiś shield ja pierniczę. Dobra. Aha, bo to jest... Dobra, teraz 8. Ła, wow, dobra, czyli na 8 mamy potiona. Dobra, tak. To teraz ziomek, musimy z tobą pogadać. Woo, level up, kolejny. No i cóż, muszę wyjść z jaskini. Wychodzę z jaskini. Woohoo, zakręciłem się. I co, i teraz już jestem jakby online, nie? Nie, jeszcze nie. Aha, jeszcze nie. Jeszcze chwilka, jeszcze minutka. Jak tu się brzydko zrobiło teraz? Znaczy tak, nie tak, że brzydko, ponuro, no, ponuro. Ale tak inaczej, no. Dobra, skip. Zrobimy. Wow, dobra, tutaj już walczymy. Tak, bo wioskę zaatakowali ci, jak oni mają ci z Power Rangersów? Źli ludzie. Nie, tacy byli... Kitowcy, o, Świat, zaatakowali kitowcy. Ale Yoshi idzie na walkę z nimi. To on pokaże światu, że jest fajny. To dla niego stawiacie łapkę w górę. I komentarz. Komentarz. I robicie 3 pajacyki i 4 pompki. Ale to nie, bo to do statystyk mi się nie zalicza. No to nie, to głupio. Dobra, widzę, że mam jakiś ekran ładowania. Dobra, zapierdzicza mi jakiś wąż rzeczny podolny i części ekranu. Halo. Biegnij szybciej. On się zmęczył. Pokolnie, tutaj do mnie biegnij! Dobra, okej, i zrespiłem się, jestem w tym domu ku dla chorych, że tak powiem, wyjdę z niego na chwilkę. O, widzę cię! Gdzie ty jesteś? Wow, widzę! Cześć! Ja pierniczę! Dobra! Bez chwilek moja stopa, chodź na bok może. Ja pierniczę, jaki ty jesteś duży! Każda mi to mówi. Dadł 3 tak, dobra, to co, pożegnamy się ty, nie? No, ja skaczę tak trochę.
Dobra, więc no cóż, by wam tu powiedzieć, tak jak Kosper powiedział wcześniej, 250 lajków jutro do godziny 12, to kolejny odcinek dnia kolejnego. Więc dziękujemy wam. Będzie to, ja do was przyjdę. A to byś, no właśnie, ale nie, bo jak to jakaś dziewczyna oglądnie, to ona będzie chciała, żeby... Okej, okay, więc jak będzie, to do was przyjdę. W nocy. W kolejnym materiale. W nocy z kolegą do was przyjdzie. No. To w sumie co, pozostaje wam jeszcze wbić na kanał do Kospera, na kanał gamingowy. Kosper Game. Tak, bo on prowadzi jeszcze kanał vlogowy, ale to was nie interesuje tak naprawdę. Więc generalnie wbijacie tutaj na kanał gamingowy. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, więc dziękujemy. Macham ogólnie, nie? Jak w tym. Aha, dobra, bo ja już tak... Więc do następnego razu i cześć!